Cześć moi mili. z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Jesteśmy sklepem internetowym. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jest z okolic z Warszawy, z Warszawy ewentualnie w dane dni przebywa w Warszawie, swoje złożone zamówienia w moim sklepie może odebrać osobiście od godziny mniej więcej 17 na pewno do godziny 20.21. Fajnie jest też, jeżeli ktoś na przykład kto będzie chciał odebrać w sobotę Będę się starał przynajmniej dwie soboty mieć pracujące w godzinach mniej więcej 10:14, abyście mogli również wpaść w sobotę, odebrać swoje zamówienia i może coś ewentualnie dobrać sobie z magazynu. Pamiętajcie, żeby zapoznać się wcześniej z ofertą mojego sklepu pod wcześniej wskazanym adresem abyście nie musieli po prostu pytać się, czy jest, czy nie jest na, na danym, bo, ponieważ mamy kilka pomieszczeń. Bohaterami dzisiejszego unboxingu będą najnowsze modele od polskiej firmy IBG Models. Zacznę prezentację od dwóch modeli, które poruszyły wielu modelarzy. Są to ukraińskie btr 4 w dwóch wersjach. Bez dopancerzenia, jak i również z dopancerzeniem. Uwaga, tu nie ma pełnego pokazanego na grafice dopancerzenia. Pierwszy model znajduje się pod numerem 72 117, a kolejny 72118. Pudła powiem Wam chyba po kokardkę wypchane. Zaczniemy teraz unboxing. Od modelu pod numerem właśnie 117 czyli w tej wersji bez dodatkowego dopancerzenia, takiego tego kratownicowego. Oglądając ten model, będziemy mogli już mieć jako taki pogląd na temat zapowiedzianego na przyszły rok polskiego tym razem APC, czyli KTO kołowy transporter opancerzony Rosomak który do tej pory ukazał się no, kilka ładnych lat temu w skali 1.35 a tymczasem zaglądamy do ukraińskiego KTO BTR-4E jest tutaj naprawdę tego plastiku sporo. Mamy elementy też z plastiku przezroczystego. Mamy kalkomanie razem z kamuflażem pikselowym, no i oczywiście instrukcje. Standardowo, w moim przypadku, oglądamy najpierw instrukcje. Na pierwszej stronie widzimy tutaj oczywiście producenta, jaki model Artbox. Szkoda, że ten szczerze mówiąc, Artbox nie jest trochę większy, tak żeby można było sobie na przykład na usztywnić i przykleić na przykład do pudełka plastikowego, dioramki czy czegoś tam. Fajnie by było, żeby był też napis. No ale na pewno można sobie wyciąć ten element i na przykład na podstawkę sobie przykleić. A więc tak jak wspominałem wcześniej mamy fajną kalkomanię z elementami pikselowego, trójbarwnego, nawet czterubarwnego w sumie kamuflażu. Mamy również blaszkę fototrawioną z elementami dużej części do wnętrza, ponieważ ten model ma praktycznie kompletne wnętrze. Na pewno ma przedział kierowcy, na pewno ma pełen przedział desantu. I operatora wieży. Mamy również tabele Farb, czyli mamy wyszczególnione Vallejo Modeler, Hatakę, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive. I tutaj brakuje mi Farb Miga Jimeneza AMO. Powinna być tutaj tabela właśnie z AMO by Mic Jimenez. Bardzo dobre farby, które trafiły do oferty mojego sklepu i będzie się ta oferta farb akrylowych Jimeneza poszerzała. Oczywiście pod marką AMO. Co dalej? Dalej mamy na drugiej stronie zawartość pudełka. Czyli mamy tak. Ramkę A, ramkę B, ramkę C. Ramkę D, uwaga, razy 2, ramkę F razy 4 i ramkę G z przezroczystego plastiku, czyli tutaj z oszkleniem. Tu już producent nam pokazuje, że mamy przedział kierowcy i mamy przedział tutaj desantowy. Już widzimy, że te wszystkie paski parciane, które są do ramy przyczepione z rur metalowych, to jest właśnie ta plecionka, na którym siedzi desant. Już widzę, że nie jest to model dedykowany dla takich jeszcze modelarzy początkujących tak? którzy do kilka sklejili prostych modeli na zasadzie na przykład w w prostych modeli BG jakieś modele proste ponieważ tu już jest pod górkę. proszę zwrócić uwagę koło składa się z trzech elementów mamy tutaj w elementach samo siedzenie do którego przyczepiamy właśnie parciane w tym wypadku z metalu taśmy mamy spory układ jezdny dość dużo elementów, no więc tutaj powiem Wam, jest tego bardzo dużo. Jest tego e, i to samo właśnie mamy e, podobnie jak w BTR-ach e, projektowanych przez AC, oczywiście w innej jakości. BG na pewno zapewnia nam dużo wyższą jakość, ale w niższej cenie. Posłuchajcie, te modele BTR-ów kosztują w moim sklepie w przedziale 80-90 zł, jak dobrze pamiętam. A nawet nie zaraz wam powiem. Uno momento, już wam mówię. 69,88 kosztuje ta wersja, którą teraz omawiam. A 89,62 wersja 72,118. Czyli między e, 70 a 90 zł. A nie tak jak niektórzy mówią, że powyżej stówki. Ale mówię od razu: nie jest to model dla początkującego modelarza, ale w bardzo konkretnej. E, dla kieszeni, naszej, w bardzo dobrej dla portfela kieszeni cenie. W moim sklepie można je zamawiać na bieżąco. No i kolejne tutaj etapy, posłuchajcie, sklejania. Widzimy w jakiej kolejności niektóre elementy sklejać, że na przykład fotele są montowane do góry kadłuba. Mamy sporo tutaj elementów również, właśnie ze szkła, z tego plastiku przezroczystego. Mamy full, Oświetlenie, mamy szyby pancerne, fototrawione elementy. Powiem Wam, że jest tego dużo, ale ja jeszcze dokładnie tych ramek nie oglądałem. Tak naprawdę oglądamy je razem. Słyszałem, że lina, a nawet liny po obu stronach są na kadłubie. Mhm. Ale posłuchajcie, lina jest z reguły teraz malowana razem. Z kamuflażem inaczej jest razem z malowana z kadłubem, czyli niektóre sprzęty w ogóle nie mają innej barwy linowej, czyli jakiejś takiej stalowo-koloru, yy, yy, tylko jest z reguły ona w kolorze kamuflażu, żeby się nie wyodrębniała. Powiem Wam, że bardzo dokładnie model zrobiony. Tak możemy się spodziewać mniej więcej do Sumaka w 7 .2 który zapowiedziane jest, już chyba wspominałem, na, po, na przyszły rok. Dokładnej daty nie znamy, czy to będzie pierwszy, drugi kwartał, trzeci czy też czwarty, oby jak najszybciej. W każdym razie IBG zapowiedziało oficjalnie, że Rosomak w 7 inaczej, Rosomaki w 7 dwójce będą. Miejmy nadzieję, że będzie też z najnowszą wieżą Rosomak, będzie wersja afgańska, no i ta obecnie, tak? bo już trochę lat minęło. No i powiem wam tak, przyglądam się e, konstrukcji tego modelu. No nie jest to ani hobby boss, ani Trumpeter, tylko taki z prawdziwego zdarzenia model z masą detalu, szczegółów po prostu. Więc każdy taki typ jak ja e, lubi dużo sobie posklejać no to będzie mocno usatysfakcjonowany, będzie kontent na pewno. Tu mamy po kolei, powiem Wam, że tutaj te malowania mnie trochę zaskoczyły, bo sobie je wcześniej widziałem gdzieś. Mamy tak, Beternie Znane Siły Zbrojne Ukrainy, Ukraina 2014, czyli wojna o Donbas. No tutaj Bliski Sercu Lwów z 2018 roku. No i tu mamy najnowsze malowanie, bo z marca ubiegłego roku, czyli już wojna z Sowietami, no i powiem Wam, chyba to będzie najciekawsze malowanie, trzeba będzie po prostu, no tutaj mamy co prawda takie malowanie na instrukcji pikselowe, z tym oznaczeniem, no, co do oznaczeń ukraińskich czołgów, no to mam bardzo mieszane uczucia, ale w każdym razie tu jest napisana możliwość nadania kalkomanii Zabuczu, i właśnie tego sobie zobaczymy. Tu mamy napis Zabuczu. Nie mamy tych oficjalnych teraz malowanych na czołgach, pojazdach znaków rozpoznawczych dla Ukraińców. Mm, wielu z Was by było mocno zdziwionych. Pooglądajcie zdjęcia, zobaczymy, jak na to się zapatrujecie. I tu mamy większość elementów z tego zestawu, idzie do wnętrza, i pewne elementy idą na zewnątrz tylko, ale to jest ten mały zestaw blaszek. No, powiem Wam, robi się ciepło. A teraz zaglądamy do poszczególnych torebek, i zacznę od najmniejszej. I tu, pozwolicie, zmienię tło. Po prostu, kamera by głupiała na tle siatki. I teraz jest jednobarwne, czarne wypełnienie tła. Szyby, oświetlenie. Trochę gruby ten plastik, ale posłuchajcie, to jest pojazd opancerzony, więc szkło musi być też pancerna, Ale jest klarowne, fajnie to prezentuje się. Tak prezentuje się oświetlenie, oszklenie do BTR-4E. I takie samo znajdziemy w BTR-72-118. One różnią się po prostu dopancerzeniem tamten model. No i mamy kolejną torebeczkę, biorę, czy ona jest zaklejona? Super, ta jest. Posłuchajcie, torebka zaklejona, czyli można ją otworzyć, zamknąć i jest ok. Ale jest to jednorazowa torebka, niestety. No i tu mamy elementy podwozia. Elementy wnętrza. Powiem wam, jest tego. Tu są te dwie ramki, właśnie o numeracji D. Czyli mamy dwie ramki D. Jedną odstawiam, i tu są elementy podwozia. No, powiem wam jest tego trochę. Tu mamy drzwi, włas. Yy, yy, robi się ciepło. Tu mamy jakiś element na wieży. To jest jedna z wyrzutni, najprawdopodobniej montowana po prawej stronie wieży. No i fajnie to wygląda. Dużo elementów. Kolejna to jest ramka, posłuchajcie, C. No i tu chyba jest część elementów na zewnątrz, wewnętrznych. No sami zobaczcie zresztą. Nie widzę żadnych wklęśnień, czyli tych takich zapadnięć. Elementy bardzo czysto odlane. Mamy sporo wypychaczy, żeby właśnie nie było żadnych niedolewek, zapadnięć na modelu i na częściach samych, oczywiście, dobrze mamy ten model. Teraz te ramki. Teraz torebka z czterema ramkami. Super, że to są ramki. Raz, dwa, trzy, cztery. Te odkładam, no i proszę bardzo, to jest ramka. No, z wyposażenia oczywiście, klapy tutaj znajdują się, ale również koła. Jeden element to jest wewnętrzna strona koła, a tu mamy zewnętrzną. Czy to um, po prostu z jednej, z lewej strony i z prawej no, czyli od przodu czy do tyłu. E, mamy po prostu y, opony sobie montujemy A tak prezentuje się pozostała część elementów No powiem wam cykor mnie obleciał bo planuję ten model skleić e, jeden i drugi dla porównania, żeby był wow i to jest ramka, proszę bardzo. To jest ramka F, ale powiem Wam, jest to sklep. Oj, będzie zabawa, czuję. No i biorę teraz ostatnie dwie ramki. Niestety te są zgrzane. Nie wiem, policho. I to są dwie ramki z elementami kadłuba, jak i również podwozia. I zobaczymy. To jest ramka A. A to jest ramka. No i nie ma oznaczenia ramka. Chyba nie ma. B, przepraszam. Jest B. Zaczynamy sobie od teraz tak. To jest góra kadłuba. No ciekaw jestem Waszych opinii, e, sposobu e, zrobienia tego modelu, konstrukcji tego modelu. Tu mamy, bo mi naprawdę on mocno przypomina, właśnie konstrukcję y, y, od dace tych BTR-ów. Zresztą będziecie mieli porównanie. No tutaj właśnie słyszałem, że y, niektórzy mają y, zastrzeżenia co do wykonania tych elementów typu zamieszczenia na kadłubie. E, powiem wam lin e, narzędzi inżynieryjnych i tutaj mamy, popatrzcie e, luki strzelnicze, tak które są zamknięte tyle elementów do wnętrza a tu gucio one są po prostu zamknięte a fajnie by było gdyby one były, możliwość ich otwarcia e, tu mamy elementy wieży Szkoda, że z modelarzami nie są konsultowane pewne rzeczy, szczególnie tymi, którzy sklejają 7 dwójkę. E, tu mamy włas i też mamy, proszę zwrócić uwagę, e, lewarek. No, przepraszam, tutaj kołowrotek razem z hakiem na zewnątrz, a można było to zrobić na oddzielny element. Tyle w, trudu włożono. Powiem wam, w detale kierowcy, przedziału kierowcy, który mogą być zamykane, bo na przykład sobie ludzie nie żyją, a elementy, które są widoczne, no są słabo zrobione, powiem wam. Nie jestem tutaj zadowolony z tych elementów, które są zamontowane na wieży. Moim zdaniem one powinny być oddzielnie. Jednak no dobra, lina, liny niech będą na kadłubie, chociaż one są strasznie trochę dziwnie zrobione. No tutaj można mieć od strony modelarskiej, no ale jestem sklejaczem. Można mieć. Yy, 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 można kręcić nosem, powiem. <śm> po co tyle wkładu yy, wewnętrzne, yy, którego tak naprawdę praktycznie nie widać? A takie elementy, które narzucają się na, pierwsze, na pierwszy rzut oka, czyli na first look, już mamy tylko i wyłącznie no, uproszczone. Tak, można by było pomyśleć nad dużo prostszym modelem uproszczonym, skoro te detale są już nałożone. Po co wnętrze? Bardzo zdetalowane. No, drogie IBG, powiem Wam. To mi się tutaj nie podoba. Uniknijcie tego przyrosomaku, więcej elementów zewnętrznych oddzielnie, aniżeli wewnętrznych, gdzie nie każdy będzie chciał wykonać wnętrza, bo i po co pokazywać, skoro nie ma na przykład załogantów, czy też desantu, żołnierzy odpowiednich. A taki babol jak elementy zewnętrzne, no powiem Wam, blado, słabo to wypada. Pozostałe elementy, rewelacja. Jest to, nie jest to prosty do sklejenia model. Jeżeli chodzi o spasowanie, myślę, że spokojnie IBG dało radę. A teraz, moi mili, zobaczymy model... Ja sobie odłożę elementy tego modelu a tu sobie lukniemy na model z dopancerzeniem. Czyli mamy tak, tak samo cztery ramki. Też te ramki trzy to jest nowa ramka. Nowa ramka, którą oglądaliśmy. O kurka wodna, oglądaliśmy. No i popatrzcie, o, robi się miękko w kolanach, robi się ciepło, potężna blacha. Powiem Wam, że będąc na rybi, aż tak nie, nie oblukałem tej blachy. Zobaczyłem ją. I faktycznie ta blacha jest tamta, jest do 17 numeru, czyli 72-117. A to jest blacha zawierająca tamte elementy plus dodatkowe do dopancerzenie z takimi elementami na tych siatkach. Czyli możemy nie tylko wierzę sobie opancerzyć, ale również bok. Przód, tył. Boki, przód i tył. No i ten model na pewno, no powiem wam, to jest very trudny model. No i ja nie dałbym rady tego modelu w tej wersji skleić. Kalkomanie. No, też zabuczu. Troszeczkę mniej tych kalkomanii jest. Ciekawe, po co te paski, żeby te oznaczenie takie niepopularne nie, 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 nie w Polsce zrobić? Zobaczymy. No, powiem wam. Elementy te same, chcę trafić. No, po, o rany boskie. Powiem wam, zobaczcie. To jest pełen, pełny ten dodatkowy do pan, pancerz. No i tu się dzieje. Mamy masę elementów. Zwróćcie uwagę, z każdej strony sobie dopancerzamy BTRA-4E. Czyli mamy pełen uzbrojenie, dopancerzenie z wokół wozu, jak i również wieży. Oczywiście poza y, i tu mamy proszę bardzo jaki to jest schemat e, siły Zbrojne Ukrainy lato 14 rok, czyli posłuchajcie y, Dombas i tutaj producent dla tego schematu malowania y, użyj pancerza kratowego tylko dla pojazdu o cholera. Dla tego schematu malowania użyj pancerza kretowego, Tylko dlatego powiem: OK, dobra. Jak tryenka sobie życzy. Tu mamy też full interior. Ale zwróćcie uwagę: nie ma wieży do pancerzonej. Tylko kadłub. Lato 14 rok. No i tu mamy 22. Już trójbarwny kamuf kamuflaż bez kamuflaża pikselowego. No powiem wam, niezły trzeba będzie być kozakiem, żeby to... Yy, I tu mamy tak dla schematu malowania 3-4 użyj pełnego pancerza. No rozumiem, czyli mamy, wykonując taki pełen opancerzony no stosujemy to malowanie. I tu mamy bez kratownic, po, po prostu pokazane chyba. Yy, ale tutaj jest napis, proszę bardzo, tu mamy 4, myślnik... 752 Uj, no powiem wam, to są te ramki do mocowania, do pancerzenia. No tutaj trzeba robić to bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. Ramka HJ. A i tu mamy dwie torebki, po prostu tutaj doszły nam te ramki HJ. Tak się przyglądam dokładnie. No i jeszcze raz rzut. Beretem aż znaczy okiem na blachę. Wnętrze części zewnętrzne, a to jest ta blacha z pełnym dopancerzeniem. No, powiem Wam, jak taki wyjdzie rosiek, to ja się zrzucam z miejsca na rosomaka z dopancerzeniem. A jeżeli chodzi o Betera 4, to raczej chyba wezmę bez dopancerzenia, chociaż nie wiadomo. Zawsze można sobie później dokupić ten model, wykonać bez dopancerzenia. A jak najdzie nas ochota, czyli to są miejsca, te prostokąty miejsca, do którymi montujemy dopancerzenie do kadłuba. Nie wiedziałem na początku o co chodzi, dopiero teraz tak patrzę. No, powiem Wam, kawał dobrej roboty. Czekamy na rośka z Afganistanu z podobnym dopancerzeniem. Będzie się działo. Oj, będzie. Posłuchajcie, no, i na tyle na tyle bohaterami czy też bohaterem dzisiejszego unboxingu długiego ale trzeba no to nie jest model taki do przerzucenia przed kamerą ramek był BTR-4 ukraiński KTO czyli kołowy transporter opancerzony z działkiem w wieży bezzałogowej o numerze 72117 bez dopancerzenia i oczywiście druga wersja tego modelu pod numerem 7218 z pełnym dopancerzeniem. Dziękuję Wam za uwagę. Linki do obu modeli, które są na stanie, oczywiście, sklepu, znajdziecie w opisie, a sam sklep znajduje się oczywiście pod adresem www.tankmodels.pl. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subowania, zapraszam do komentowania. Co sądzicie o tych modelach, na przykład o tych detalach, które tak naprawdę fajnie były, gdyby było oddzielnie? E, mam nadzieję, że z tego co wiem, to chyba e, obaj producenci, czyli IBG, jak i również Arma, e, oglądają mój kanał, słuchają, może się pukają w czoło. Ale, ale widzę po jednym, po jednej z tych firm, że yy, zrobiła to, co tam podpowiadałem. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, Cześć. Uff.